wybitni hodowcy polscy, szczególnie właśnie tych wielkich kresowych majątków, no, mieli ambicje posiadać znakomity materiał hodowlany, a już jak posiadając taki materiał, w jakiś sposób udokumentowany, bo oczywiście były księgi stadne, były to zapisy i tak dalej, ale chcieli coś więcej, żeby upamiętnić, tym bardziej, że to wzorce szły z Zachodu, głównie z Anglii. W Anglii ten materiał hodowlany był dokumentowany przez wybitnych malarzy, takich jak Herring, no wcześniej Stapson, który w zasadzie od niego wywodzi się cały ten ruch sporting art zwany, właśnie malowania koni i w tym portretowania wybitnych koni zasłużonych dla hodowli. I tym śladem poszli właściciele tych wielkich hodowli, między innymi Eros hrabia Woleński, który miał rzeczywiście znaczącą hodowlę w tamtym czasie i sprowadzał materiał hodowlany właśnie z Anglii. Jeździł w związku z tym do Anglii i w Anglii widział właśnie te portrety, które zresztą potem były powielane w formach graficznych. Były powszechnie nawet dostępne, można było kupić grafikę z portretem konia zasłużonego dla hodowli. I stąd ta myśl przeniosła się na gród polski, żeby udokumentować. I on właśnie zaprosił do udokumentowania swojej hodowli Juliusza Kosaka, wtedy jeszcze bardzo młodego, początkującego w sztuce malarskiej artysty, który zaczął właśnie peregrynować po majątkach ziemskich kresowych, między innymi w Jarczowcach, zaczął w Jarczowcach u Juliusza hrabia Wojtuszyckiego. No pewnie te znajomości gdzieś się tam przekazały jedni drugim, że taki młody malarz zdolny jest. No i został zamówienie od Erasma Woleńskiego na udokumentowanie tych wybitnych koni hodowlanych, które miał około 850 roku. To jest ten wczesny okres działalności Juliusza Kossaka, bardzo pod wpływem właśnie jeszcze angielskim. Czyli te stylizacje koni z wyciągniętymi małymi głowami, cienkimi szyjami, cienkimi nogami i tak dalej, to jest typowa stylizacja angielska, od której odszedł już w tym dojrzałym swoim okresie. A wtedy był właśnie pod wpływem, zresztą zamawiający u niego te prace też byli, może z wyjątkiem Juliusza hrabiego Wojtuszyckiego, który był orientalistą, on hodował wyłącznie prawie konie arabskie lub półkrwi. Woleński już też miał materiał właśnie angielski w pełnej chwili. Ale był również u Potockich, w Antoninach, no, w wielu miejscach, gdzie powstawały nawet te biegi myśliwskie, tak zwane dziś biegi myśliwskie, czyli polowania za psami. Te jego wczesne prace to jest ten sam okres właśnie, kiedy ta stylizacja angielska dominowała. No, koń jest specyficznym zwierzęciem towarzyszącym od zarania dziejów prawie ludzkości, kiedy został udomowiony i szczególnie służy, bo w czasie pokoju i wojny, czyli był partnerem, takim bardzo bliskim partnerem człowieka, gdzie te związki emocjonalne były najbardziej zaawansowane. Z żadnym innym zwierzęciem takie nie były, właśnie jak z koniem. I stąd powiedzmy, te relacje partnerskie, przyjaźnie, no, wymagały jakiegoś też udokumentowania, że ten związek człowieka z koniem znajduje tego, no bo koń nie żyje wiecznie, no, koń żyje do 30 lat, no, 30 paru lat, prawda, czyli a zostaje w pamięci, a ja go w pamięci, kiedy jeszcze nie było fotografii, prawda, to wtedy właśnie w sposób malarski uwieczniano te kontrefekty koni, nie tylko wybitnych hodowlanych, ale również tych koni przyjaciół człowieka, tych towarzyszy codziennych. No, portretowanie konia jest zadaniem trudnym, wymaga
długiego przygotowania studiów, no studiów anatomicznych, studiów takich praktycznych, szkicowych, czyli bezpośredniego obcowania ze zwierzęciem. Bez tego ja nie wyobrażam sobie. Wprawdzie dzisiaj dysponujemy fotografią, możemy sobie zrobić x fotografii i na nich opierać, ale to ma jakieś piętno takie właśnie pomocnicze, które też się odciska. Wielu malarzy to widać, zresztą dziś współcześnie malujących konie, które są na podstawie fotografii malowane, a które są na podstawie studiów. Oczywiście koń może pozować, długo to może tam nie postoi jako tego wniosku, ale kiedyś to było praktykowane, nawet jest to uwiecznione, jest taki obraz chyba Albrechta Adama, pracowni Horacego Werneta, gdzie jest grono osób i koń w pracowni, wprowadzony do pracowni i studia tego konia wykonywali artyści bezpośrednio. Ale odkąd fotografia weszła, to oczywiście tylko umiejętność użycia fotografii to jest to, że jest to jakieś udokumentowanie, ale nie zastąpi wiedzy o koniu i jego bezpośrednich kontaktu z koniem i z tych studiów z natury, które powinny wszystko wyprzedzać. To wtedy, bo już z fotografii Maksymilian Gieryński korzystał. Korzystał Wojciech Kosak, czyli ustawiano sobie modeli, robiono zdjęcia i potem to przenoszono na płótno. Ale pierwotna ta wiedza jest niezastąpiona, czyli bezpośredni kontakt i studia z natury. Ten zespół 12 akwarel gwaszy Juliusza Kosaka jest wydaniem polskim unikalnym zespołem, szczególnie cennym. Ja spotkałem się wiele lat temu właśnie w ofercie rynkowej z tym jeszcze nieoprawione w tece. Zresztą jest tutaj ta oryginalna teka. Takie była myśl pierwotna, że to ma być biur właśnie w tece oprawione, taki gabinetowy zbiór do przeglądania właśnie wizerunków materiału hodowlanego właśnie tejże hodowli Erazma Woleńskiego. Oczywiście to była dosyć spora suma tego, ja akurat mnie proponowano również nabycie tego zbioru, ale to było poza moimi możliwościami. Niemniej jednak był to pewien fenomen, oczywiście nie pod względem artystycznym, jakości artystycznej, tylko właśnie pod kątem właśnie tej hipologicznym, że to był pierwszy taki duży zespół dokumentujący, no malarsko dokumentujący ten materiał hodowlany znanej, cenionej hodowli. To jest właśnie dokumentacja, taka ilustracja historii Polski, bo właściwie Juliusz Ordak miał ten charakter ilustratora. On bardziej chciał oddać treść, niż poszukiwać tej sfery malarskiej. Oczywiście ta sfera malarska była oparta na gruntownej technice, właśnie szczególnie akwareli, ale on przekazywał treści. On był takim odpowiednikiem Henryka Sienkiewicza, prawda? Że w tym nurcie w stosunku do historii, przywracając tych najsławniejszych przypadków, epizodów polskiej historii ku powszechnieniu serc, prawda? To jest właśnie ta rola, główna rola Juliusza Kosaka. I to się przekładało też na te bardziej ambitne, artystyczne prace malarskie. Ale właśnie takim nastroju bardziej ilustratorskim, dokumentującym pewne wypadki historyczne czy postaci historyczne. No ale przez to właśnie był bardzo ceniony w swoim czasie i oddawał właśnie tego ducha polskiego właśnie. To jest to, co podpiera nieco też i tożsamość naszą narodową, prawda? W Dobrzycy mamy szczególną okazję zobaczyć te prace, które są w prywatnych zbiorach i nie są dostępne do oglądania.
W związku z tym ta wystawa jest niezwykle ciekawą i ważną wystawą, właśnie dającą możliwość spotkania się z pracami Juliusza Kossaka, z wybitnymi pracami. Tu mamy przykład jednej z takich wybitnych prac Juliusza z okresu już dojrzałego, przedstawiającej Stalinę na kresach. Świetny obraz, znakomicie zakomponowany, świetnie ujęte plany, znakomicie ta perspektywa koloru użyta, czyli tu obraz pokazuje tę maestrię mistrza akwareli. Kolejną wybitną pracą Juliusza Kossaka na tejże wystawie w Muzeum Pałacu w Dobrzycy jest właśnie przedstawienie epizodu bitwy pod Wagram, czyli epoki napoleońskiej, przedstawiającej właśnie Tomasza Łubienickiego, jednego z wyższych oficerów pułku lekkokonnego gwardii. Obraz, który ja bardzo sobie cenię, a znam go od dziecka, ponieważ on w wszystkich książkach, pracach traktujących epokę napoleońską był używany jako ilustracja właśnie bitwy pod Wagram. Stąd jest tak znaną ta akwarela, bo ona już najwcześniej była reprodukowana w wielu publikacjach dotyczących epoki napoleońskiej. Ale ta praca jest szczególnie znakomitym przykładem świetnej kompozycji, bardzo dynamicznej kompozycji sceny grupowej, świetnie traktujący właśnie przestrzeń, perspektywę, plany bliskie, dalekie, dominanty. Cały porządek właśnie dobrej kompozycji, no i znakomity warsztat malarski, reprezentujący właśnie tą maestrię Juliusza Kossaka właśnie w wypadku dzieł wykonanych w akwareli, w technice akwarelowej. Juliusz Kossak, oprócz tego, że dokumentował dzieje historyczne, te sławne epizody historii Polski, ale również to życie rezydencji, życie ziemiaństwa. I takim przykładem właśnie ilustrującym życie bogatego ziemiaństwa, czyli już arystokracji, bo to jest właśnie Potockich, Krzeszowice Potockich, zajeżdżającym za wszędziem, z końmi czekającymi na wyjazd, zapewne na polowanie. Znakomita też akwarela i to był cały zespół. To jest jedna z tych wielu malowanych dla Potockich z Krzeszowic akwarel. Również znakomicie, mistrzowsko potraktowane właśnie plany, przyroda, dalekie krajobrazy. W związku z tym jest to rzeczywiście mistrzostwo techniki akwarelowej. Tu ten też obraz reprezentuje to mistrzostwo Juliusza Kossaka. No i dokumentację życia. Pojawiała się w tym czasie fotografia, już fotografowano, ale jednak to nie to samo, co właśnie ręką artysty uwieczniona pamięć miejsca, ludzi, no i koni. Tak, i to jest jedna z nielicznych olejnych prac Juliusza Kossaka. Jednak on był specjalistą w akwareli, a rzadko sięgał do prac olejnych. W zasadzie jest to udokumentowanych jest kilkanaście bodaj tylko prac olejnych, niektóre to portretowe. No jedna z takich bardziej znanych to jest wspólnie z Wojciechem Synem malowana bitwa pod Raszynem. A to jest właśnie też ilustracja polowania, czyli też życia ziemiańskiego z hartami. To głównie kresy, chociaż nie tylko na kresach polowano z hartami. W południowej Polsce, no, w Galicji też. Ale to jest właśnie też dokument życia ziemi.
No, jedną z najwybitniejszych kompozycji prezentowanych, tych właśnie prezentowanych na wystawie w Dobrzycy, jest właśnie wjazd Jana III Sobieskiego do Wiednia. Również tak jak wcześniej mówiłem, to kompozycja świetnie, znakomicie właśnie pokazująca umiejętności malarskie Juliusza Kossaka w komponowaniu dużych scen grupowych, gdzie on poradził sobie tutaj właśnie świetnie z tym ustawieniem tak dużej liczby osób w wielu planach. Oczywiście z Janem III Sobieskim wyakcentowane jego to miejsce i najbardziej oświetlone na tejże akwareli postać króla. Więc to jest właśnie to świadome kreowanie tak trudnego tematu, jak wielkie sceny grupowe. To jest właśnie jeden z przykładów i to jest jedna z wybitniejszych prac Juliusza Kossaka w tym zbiorze, jaki jest prezentowany w Muzeum w Dobrzycy. No i zachęcam do oglądania tejże wystawy, ponieważ jest to jedyna zapewne okazja spotkania się z tymi wybitnymi pracami Juliusza Kossaka, które nie są w stałych zbiorach muzealnych.